Dzień dobry, ja nazywam się Czarek Andrzejczyk, to jest Awe Cezar Show. Dziś bardzo interesujący gość, który jest przede wszystkim sportowcem, piłkarzem, ale robi też dużo różnych innych rzeczy, które myślę troszeczkę odróżniają go od standardowego piłkarza, zwłaszcza w polskiej lidze. Bramka Szagiloni Białystok z Laton Alomerowicz. Cześć. Dzień dobry, cześć. Zlatan, ty miałeś bardzo ciekawe życie, bo zanim przyjechałeś do Polski, to mieszkałeś w Serbii, Priboj, małe miasteczko w Serbii, tam się urodziłeś 30 parę lat temu. No ale w wieku 8 lat wyemigrowaliście z rodziną do Niemiec. No wiadomo, w Jugosławii wtedy jeszcze różne rzeczy się działy, nieprzyjemne, niebezpieczne. Jak ty to pamiętasz te swoje pierwsze lata w Serbii i potem te przenosiny? No duża rzecz wyprowadzić się w ogóle do innego kraju. No to, co pamiętam, to generalnie są fajne rzeczy. Mój, mój dziadek i babcia mieli taki farm, powiedzmy, gdzie mieli też jeszcze krowę i kurczaka. Tak, tak, tak. I no ja tam wychowałem się cały czas. Byłem, jak moja mama już zaczynała po nie wiem, roku pracować, już byłem faktycznie opiekowany od babcie. No i fajne rzeczy. Faktycznie żyłem... Nie musiałem uważać, czy si lewo, prawo idzie samochód, nie musiałem... Bez trosko. No i taki wolny elektro, mogłem robić, co chcę. No potem zdarzyło się, co się zdarzyło. Musieliśmy uczekać I, I nasza droga normalnie, albo nasz cel był Ameryka. bo Właśnie, tam, USA, a, na początku. Bo, bo, bo mój wujek, brat, mógł, mógł tatę tu już, jak się zaczynała ta wojna w Bośni 92. Mm -hmm. Uciekał do, do, do Ameryki i my okay. chcieliśmy po prostu iść do, do niego, żeby rodzina była razem. Na naszej drodze w nie, Niemiec e, i tam e, trzeba robić taka organizacja, która pomoże e, uchodźcom, uchodcom, żeby e, się poprowadzić do, do Ameryki, do Stanów. Okay. Niestety to się nie udało. Minął rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i nawet potem ja też jako, jako dziecko powiedziałem, no, no tata, no, myślę, że teraz już nie ma sensu jeszcze raz zmieniać coś i myślę, że oni też to wiedzieli, że no zostajemy w Niemczech i, i, tak. no, i żyjemy normalnie. I... Tam było byliście wtedy ile? Ty, rodzice, jakieś rodzeństwo? E, nie, ja jestem sam, tylko bo, tak, tata, mama ja. Okay. No dobrze, byliście w tych Niemczech, nowy kraj, inny język, wcale nie łatwy język. A wiadomo, że w Niemczech, no jak jesteś, to raczej potrzebujesz trochę tego niemieckiego się nauczyć, żeby rozmawiać, żeby się komunikować. I ty, jako chyba ośmiolatek, jak się czułeś, jak zacząłeś chodzić do szkoły, poznałeś rówieśników? To było takie trochę trudne na początku, przebić się tam? Ja myślę, że było trudniejsze dla rodziców, okay. którzy mieli 30- parę lat i musieli praktycznie całe życie zostawić za sobą, zaczynać nowy, nowy język, a ja około 8 lat, no akurat przyszedłem przed feriami, mm -hmm. czyli miałem tam 6 tygodni czasu trochę złapać język i tak dalej, no to szybko jako dziecko, albo w ogóle nie, nie zwracałem uwagi na takie rzeczy, bo nie znałem, może nie rozumiałem też na, na początek coś, ale myślę, że szybko zlapilem język jako, jako dziecko. A myślę, że dla rodziców było ciężko, bo jak czy 30 albo blisko 40, musisz nie wiem, znowu jakiś język, zupełnie nowy e e e e język uczyć. To myślę, że dla nich było ciężej. Ja se próbowałem adaptować ile, ile mogłem oczywiście, że było tu też plakania i niestatysfakcja w jakiej rzeczy, jak nie rozumiesz coś w szkole, ale myślę, że to, to wzmocniło. niż niż, bo miałem taki wewnętrzny motywację zawsze, że, że, że pokazać, że ja mogę to i, 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 i ja wam to pokażę. Poczekajcie trochę. No, i jak się okazuje, udało Ci się sporo pokazać, bo dość szybko chyba zacząłeś w różnych juniorskich zespołach występować. Jaka to była miejscowość tam na początku? Witten to jest powiedzmy 15-20 kilometrów od Dortmundu? Od Dortmundu. No właśnie. Zanim przejdziemy do Dortmundu, bardzo ciekawa przygoda i fajny etap w Twoim życiu, to porozmawiamy o tych początkach. Jak zacząłeś. Czy ty w Serbii już coś grałeś w piłkę i wiedziałeś, że to będzie raczej pozycja bramkarza? Jak to wyglądało? Generalnie nie grałem w jakim klubie i no, okay. tak dalej. Zacząłeś w, w Niemczech grach. de facto, tak na poważnie. Powiedzmy tak, że w, w tym, powiedzmy, okolom mnie byli wszyscy starsi. Ja okay. byłem taki najmłodszy chłopak. Okay. I, no wiesz, może im przedskazałem, jak oni byli, wiem, 6, 7, 8 lat starsi. Tak. No i potem my kupili tak, że ktoś miał tam jakieś rękawice okay. i żeby, my, żeby nie przeszkadzać w polu, no chodź młody młody, chodź, idź na bramkę trochę tam. No ale mnie tak to się podobało rzucać, się oni wow, jak wiesz jak to jest i, i, i to my, nie wiem, kupili my. Miałem może jakiś talent do, do, do kopnięcia, statą po pokopniałem i tak dalej, ale... Że... nogami grasz całkiem dobrze. Nieźle, nie <laughs> nie nieźle. Nie źle. Źle, nie źle. <laughs> No i, i tak się to zaczynało, nawet jak przyszliśmy do, do Niemczech, ja ja chciałem na bramce. Okay. I to taka była, tata też powiedział, no po co ta bramka? Nie? Tam jest jedna pozycja, no, na, na pole masz 10, no, jak nie możesz prawie brączyć, no i może lewo, może do, do krzydła, może gdzieś tam ty ustawić, ale jedna pozycja, odpowiedzialność, jak stracisz, tak. wszyscy patrzą, czy nie mogą ten, coś lep, lepsze się zachować i tak dalej. Ale ja chciałem, może, nawet jak mi tak mówili, ja, jeszcze więcej chciałem mu, Jeszcze mu udowodnić, że ja to mogę i będziesz dumny. Jutro. I kiedy pierwszy raz, jak już miałeś kilkanaście lat, byłeś większy, widziałeś już troszkę tych rówieśników, już grałeś w tych juniorach, to kiedy pomyślałeś sobie: Niezły jestem? Albo może jestem lepszy niż rówieśnicy? Czy może ja się nadaję do profesjonalnej piłki? No generalnie to zaczynało się z 12-13 lat, bo już w tym miejscu Witten, gdzie, mm. gdzie mieszkaliśmy, zrobiła się selekcja. Okay. Znaczy najlepsi zawodnicy U-13, to byle taką miasto, stworzyło taką, taką akademię, gru. no powiedzmy taki plan, że w każdym powiedzmy każda generacja musi grać największym poziom w klubie który jest w tym miejscu. Okej. Okay. No uczy nas w jednym klubie i oni tam wybrali najlepszych z tego okay. miasta. Później u 14 zmienialiśmy takie kluby, ale to było tak strukturalnie zrobione i faktycznie selekcja, że jesteś w tym miejscu, tak. najlepszy. Inaczej by nie, 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 nie przyszedł A bramkarzy wiadomo, no wybiera się Jeden, dwóch, trzech, koniec, bo na obronę, na pomoc w ataku jest tych ludzi więcej. A tutaj, powiedzmy, że jeden bramkarz finalnie stoi na bramce, czyli co, to było troszkę trudniejsze być najlepszym. No, bramkarzem. Mieliśmy, no, mieliśmy trochę tak rotacji też, ale z czasem moi konkurent nie zawsze tak coś rezygnowali albo okay. życiowe priorytety inaczej, może coś w szkole zaczynali, Jasne. coś innego robić. Ja miałem obowiązek od moich rodziców kończyć gimnazję. I to, to, to było nie, nie, nie do, dało się tego przeskoczyć. Nie dało się tego Rodzice przeskoczyć. powiedzieli, szkoła musi być. Szkoła musisz e skończyć, możesz iść równolegle do treningów. Jak coś szkolą, to musimy ten trening zabrać. I okay. to po prostu dla mnie była mi największa kara. Pamiętam takie rzeczy jak, nie wiem, no padał deszcz i tam trenerzy dzwonili, że boisko jest błato, nie możemy trenować i odwołali treningi. No ja już płakałem, bo jak mogą pada deszcz i odwołamy treningu, To niemożliwe I dla mnie. W deszczu się nie da grać? No a i, i tak, tak te charaktery, ja zawsze chciałem, chciałem i tak dalej, dlatego no, widać było, że to była pasja i zawsze jest. Jakiś wynik, te pasje, może być coś dobrego. Ale nigdy mi nie było nie wiem, cel zarabiania pieniądze, Z piłki. Albo, albo po prostu chciałeś grać. Ja chciałem grać i tyle, ile inwestowałem w czasu, zdrowia w tego, to moja droga się automatycznie sama układała. To teraz powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do Borussii Dortmund? Umówmy się, Borussia Dortmund to jest wielka marka nie tylko w Niemczech, ale też na świecie. I pod kątem szkolenia, pod kątem placówek y, treningowych ośrodków, fenomenalny klub. Jak to się stało, że trafiłeś do tam najpierw do juniorskiej Borusi? No, jak jesteśmy tu regionalnie powiedzmy 20 km od do, Dortmund. do Dortmundu, no to oczywiście, że kiedyś grasz z jakim drużynami z Dortmundu, i no tak jest i struktura, że oni obserwują te mecze. i Akurat w moim przypadku był tak, że był turnier zimowy. Czyli skałci z Dortmundu przyjeżdżają i patrzą, jak tam młodzież tak jest. gra w Witen. No, Witen albo na jakim turnieju było Było turnier tam, nie wiem, 10 drużyn. Mhm. E, u 15, znaczy miałem 14 lat, powiedzmy. Tak, tak 14 lat, styczeń. I no, sale graliśmy, futsal klasyczny. Czyli turnier. jakiś tam rok 2005? Tak. No, sztywne 2,6, bo 2, 6. Latu, latu. Już okej. Okay. Ja mam w czerwcu urodziny. Dobra, i no, graliśmy tam i bardzo dobrze grałem w tych turnirach Jeszcze z nogami, bronilem i jako underdog, powiedzmy taki z male... już wysoki się... byłeś, jak miałeś te 15 lat? Już taki byłeś. No, byłem. 1,80 coś takiego? Pff, to dokładnie nie pamiętam, ale byłem trochę nad, nad, okay, okay. nad moimi kolegami. W... No? Okay. No i dobrze grałem. I my, my, jako underdog, taki mali klub, nawansowaliśmy do finala, wygraliśmy ten turniej, tam o. też byli e, trochę lepsze zespoły z większych lig. No i przyszedł po prostu scout, widział jak ja będzie tym meczami. I, tak, między meczami. gdzieś tam. Idę do rodziców, bo oni oczywiście zawsze mnie wspierali, oglądali z trybuna i przyszedł po jakim meczu i podał wizytówkę, i mówi: Ja bym chętnie waszego syna zaprosić na trening i proszę skontaktować się w poniedziałek ze mną i będziemy to. Mm -hmm. no I tak się to zaczynało, skontaktowali się. Poszedłem trzy razy na trening okay. w styczniu. Raz grad padał no, po 20 minut. <laughs> Styczeń, pięknie. Potem e, drugi trening był śnieg, ale chcieli ten, ten, ten trening zrobić. I trzecie, nie wiem, bez taki deszcz z wiatrem e, nie mogę no to robić. W warunkach jakieś ubrania no w piłkę. Może to było dobrze, że nie widzieli takie słabości mojej i powiedzieli, no dobra, to wezmę wiecie. No i dobra, i wzięli cię. Wzięlimy, no. I, e, I wtedy co? Ty musiałeś już mieszkać w Dortmundzie rodzice musieli Ciebie puścić tam w jakimś internacie? Co tam, co tam jak to uciekało? Nie, to było tak strukturalnie. Dojeżdżałeś? Dojeżdżałem, bo byłem blisko. A, Czyli okay. internet w tym, w tym wtedy czasu było na 10-11 chłopaków. I to raczej, którzy, nie wiem, 300, 400, 500 kilometrów mieszkają, żeby no, tu mieszkać. Tam jest, opiekowali się ludzi z nimi, jedzenie wszystko dalej, szkoła. A my, którzy tu lokalnie mieszkaliśmy, albo pociągiem, oni płacali nam tam te abonamenty do, 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 mhm. do, do pociągów, albo byli też takie zorganizowane grupy, na przykład... Jak jest z jednego regionu pięć, 6 zawodników, to jeden, jeden człowiek był za to odpowiedzialny, żeby ich codziennie odebrać i po treningu Jasne. wrócić. Cztery razy w tygodniu trening, czy ile? Tak, cztery razy, plus mecz. Plus mecz w weekend? Mecz, mecz weekend, i to wszystko... E... I ty od razu wskakiwałeś i byłeś e... numer jeden goalkeeper Torwart, tak, czy tak. jak? Tak, e, od razu. No, też jest ciekawa że ja zmieniłem z małego klubu na, na, na bardzo duży klub. Ogromny. I no, zaczyna się okres przygotowawczy. No i, no, nie wiem, z podwórku znasz, nie wiem, jak wybierają się e, tak. ja chcę tego, ten chce tego i tak, tak dalej. Ja na początek zostawiałem ostatni. Naprawdę? No naprawdę, bo po prostu nie, nie byłem, znali cię też. Nie znali me, by potrzebowałem czas złapać poziom. Mhm. Faktycznie oni nie widziały, że mogą ze mną wygrać okay. I, i tak to wyglądało, no, też wracałem do domu, plakalem. Okay. No, że ja się nie nadaję, ja nie, nie mogłem nic obronić, A ja tam zawsze przegrywam. A jak ty przyjechałeś, to widziałeś, że dobrze są ci twoi konkurenci? No dla mnie w tym momencie byli dobrzy, ale okay. z czasem, i za inwesty... czas, 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 treningi, treningi, powtórzenia, powtórzenia. No, widziałem, że ja mogę ten poziom nawet ściągnąć, na więcej. Potem mentalna a, strona No bo jednak zero. mentalnie, Ta. dużo, dużo robi. Ale zawsze miałem ja wam to udowodnię. Okay. I nawet jak mi było ciężko. Oczywiście domu z mamą i, i z tatą, i tak dalej, no możesz czasami sam być, ale na zewnątrz nigdy to nie pokazywałem. I zawsze chciałem udowodnić, że ja to mogę. I kiedy, jak już sobie w tej Borusji jako ten Nastolatek byłeś. Zaczęły się zaczął się temat no, tej pierwszej drużyny. Kiedy, ile miałeś lat, jak tam się zaczęło to zacząłem interesować, że może trafisz do pierwszej drużyny i zagrać w No, W 2006 roku e, przyszedłem do Borussii. Mój pierwszy trening z e, pierwszym zespołem to zawsze jest tak, jaka jest potrzeba. Jest takie, no normalnie oni mają trzy bramkarze tak. rezerwę, tak. potem tak. idzie U19, U17. Tak. Ja byłem u 16. Faktycznie 2,8 byłem u 17. Zrobili się takie rzeczy, że albo były jakie mecze i u 19 i u 23 plus kontuzje, że oni potrzebowali bramkarza i ja byłem faktycznie następny w kolej kolejności. No w 2008 roku wtedy jeszcze klop nie był. Był mm -hmm. Tomasz Doll, okay. trenerem. On dzisiaj jest trenerem w Indonezji Jakarta. O, oh, wow. Macie Gajos gra, tam moi, bo bardzo dobrze. Gajos chcesz. jeszcze gra? Tak. Niesamowite. Wy <laughs> chyba graliście razem w Lechi. I e, tego to jeszcze znam, bo ostatnio rozmawialiśmy, jak. Się Też zachowałem. bardzo fajny chłopak, bo dużo inwestuje w mieszkania. Pogadamy o inwestowaniu. Za tak, tak. No, dlatego się tak dobrze czuwamy. Ma, no, mamy, mamy wspólny język, nie? Albo boisko, piłka, albo poza piłką. Dokładnie, dokładnie. E, no i trenowałem, potem przyszedł klopi, wtedy już regularnie jakim czasem zawsze trenowałem. No, i wtedy czułem, że mogę to. Występowałem u, u 17. Przyszliśmy do finału e, niemieckiem mistrzostwa. Niestety przegraliśmy z Hoffenheimem Hoffenheim wtedy awansowałem do U19. To było co rok selekcja. To nie było teraz, e, że tak, tak. automatycznie, po prostu kwietien. E, co sezon musisz udowadniać, że ty jesteś cały czas. No, się no i oni po dobry. prostu trenerzy wybierają. Powiem, no, jesteś był 19, Czyli czy można nie powiedzieć, że jak przyszedł klop i ty już tam miałeś zaraz 18 lat, to on już widział ciebie i w końcu gdzieś ciebie wybrał, żebyś ty się kręcił wokół tego pierwszego zespołu, czyli byłeś doceniony, można powiedzieć. No na pewno jego, jego, jego słowo ma, ma, ma dużo wartości, ale generalnie ja byłem pierwszy selektowany przez e, trenerów e, junio, U, juniorskich e, rzeczy, po, dopóki kiedy idzie się do drugiego zespołu, do, 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 do pierwszego zespołu, myślę, że wtedy jest jego słowo no, decydująco w takich rzeczach, ale w, tym, w tych niższych rangach, to oni już decydowali się, że awansuje dalej. No znowu w finale, niestety zawsze w finale przegrywaliśmy. Z Mańcem. Thomas Tuchel był nasz o. przeciwnik i puchar niemiecki, też U19 jest taki puchar. DFB Pokal, ale dla U-19. U19. No, przegraliśmy i wtedy był trener przeciwnika Freiburg, Christian Schreich, który dzisiaj jest, albo nie wiem, 25 lat był trenerem teraz w Freiburgu. Dlatego nie przegraliśmy przy... przeciwko jakich nie wiem, niewiadomych ludzi, jego widać, który ludzi wtedy w juniorach zrobili różnicę i dlaczego się wtrzymają, nie wiem, wygrają liga Mistrzów albo są, nie wiem, 20 lat na stanowisku trenera pierwszego w Freiburgie. Ty byłeś w tym czasie w Borusii, kiedy przyszło trzech Polaków do Borusii. Najpierw przyszedł Kuba Boszczykowski, Łukasz Piszczek, potem Robert Lewandowski. Jak, jak wspominasz tamten czas, bo w Polsce to była euforia, wow, trzech Polaków w Borusii w takim dużym niemieckim klubie, który walczy o mistrzostwo i różne, i o Puchary Europejskie i tak dalej. Jak ten czas pamiętasz i czy ty do tej pory jakieś kontakty z nimi masz? No, czasami mam z Łukaszem i z Kubą. Miałem trochę wcześniej, jeszcze się grało w Wiśle. Z Łukaszem czasami tam coś komentujemy na, 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 na Facebook, Instagram. Z Robertem nie mam nie nie ma żaden kontakt. On już poszedł do Bayernu, teraz w Rusji. Myślę, że nie. Ja byłem jego sparing partner po, po, po treningu, żeby trochę postać o. na bramce i tak dalej. No, to robiliśmy, ale. Oczywiście takie, takie drogę chcemy już wtedy było widać, że Robert ma szansę być no, top, top strikerem? Że być dobrym, dobrym strikerem, tak. Żeby być najlepszym na świecie, no... Jeszcze chwila. Jeszcze... Może było za wcześnie, ale myślę, że jego, jego, jego praca, jego, jego inwestowanie w siebie, jego zawsze taka, że chce więcej, że chce się nauczyć i tak dalej, no to, to było widać, że on po prostu chce. I, 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 no. A też był bardzo młody, jak przyszedł, nie? Chyba miał 21. Tak, no ba, coś ba, się młody. Ja byłem jeszcze młodszy. Ty takiego. byłeś jeszcze młodszy, no tak, tak. E, no, ale szybko, szybko złapał tak jest, język. Między dwa, trzy lata różnicy, no. E, złapał język szybko i no i po prostu, no, robił swoje. No, nie mogę nic, nic, nic powiedzieć, że to coś przypadek jest. No, to nie to nie będziemy oczywiście tutaj wątków żadnych zgłębiać specjalnie o Lewandowskim czy o kimkolwiek innym, bo rozmawiamy o tobie, ale tylko ci zapytam, czy Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy, z jakimi kiedykolwiek grałeś w swojej karierze, czy może najlepszym z tych różnych, z którymi się spotkałeś na boisku w jednej drużynie lub naprzeciwko? No, oczywiście, że jest jeden od najlepszych, ale tam jest dużo tych zawodników, czy Ilkay Gündogan, czy Marco oh. Royce, czy Miki czy Shinji Kagawa... O, Kuba, no nie wiem, mogę teraz Hummels na, na stoperze Tak, w, grałeś w tej Borusji, gdzie naprawdę tych zawodników, którzy potem trafili też do różnych klubów Było bardzo dużo i na poziomie reprezentacyjnym w zasadzie wszyscy tak. jest to był taki top, nie? Obameyang no, zapomniałem o. A wiesz, powiem ci ciekawostkę, że ostatnio widziałem jakiś wywiad z Robertem Gdzie go pytali, najszybszy na 10 metrach On tak się zastanawia, zastanawia, mówi Chyba Obameyang jednak Tak, tak no, To nie, niemożliwe Tak no. naprawdę tak szybki? Tak. No, Były takie sytuacje na treningu, że dostajesz taką piłkę jako bramkarz, przyjmujesz je i myślisz tak, no, półka leci, widzisz co się dzieje, nie musisz się Tak, taka ocena, nie? ocenisz sytuację i przyjmujesz piłkę, nagle oba jest tu na 2 metra nie? i blokuje ci e, wybicie. No, Szybki, silny. Szybki, silny, dobre uderzenie. Myślę, że mógł jeszcze większą karierę zrobić, choć i tak zrobił dużą. Taką, że no nie pograł długo w tych największych klubach. Gdzieś tam ciągle jakieś rzeczy się działy, że ani, ani w Barcelonie, ani w Chelsea nie grał jakoś super, Ale długo, można jakby, jakby był inaczej, może by nie, nie zrobił w ogóle kariery. To, okay. to jest zawsze taka ta, jakby ktoś, nie wiem, profesjonalnie był albo coś Gdyby To by każdy był, się przykładał, tak jak no. Lewandowski, do każdej jednej rzeczy. No. Można by nic Mając nie robił. talent, może by nie miał tego luzu, może by nie miał tej szybkości, może by nie miał tak. tej odwagi, nie, nie wiem. Myślę, że nie może każdy być mistrz świata, nie może każdy być, e, nie tak. może każdy wygrać ligę mistrzów. Tak. No czasami musisz być w takiej grupie, że po prostu to się uda. No całe życie może raz ty się uda cokolwiek, dojść do finalu, ale nie może każdy wygrać Ligę Mistrzów tak, albo tak. Premier League i tak dalej, no to tak. musi, to jest tyle komponentów, żeby w ogóle coś wygrać, że, że no, czasami jest tak, nie? Kończymy ten rozdział niemiecki, bo czas oczywiście jak zawsze goni, to teraz porozmawiamy o Polsce. Do Korony Kielce trafiłeś w roku 2017. 17. Od tej pory jesteś w Polsce, grasz w Ekstraklasie. Super mówisz po polsku, czyli de facto w 7 lat... Jak rozmawialiśmy przed programem, nigdy nie miałeś nauczyciela, żadnej repetycji. Nauczyłeś się mówić po polsku sam. Rozmawiasz z kolegami w szatni, no ale dużo tych rozmów, więc też łatwiej się nauczyć, bo codziennie w zasadzie jesteś z tymi ludźmi. Jak, jak, jaki, jak był, jaki był początek w Polsce? Jak się tutaj czułeś? Jak cię przyjęli? Z takiego dużego klubu jak Borussia? Um, ja, ja mogę tylko pozytywnie mówić. Ja przyszedłem tutaj, oczywiście wiele duże zmiany w Koronie, trochę tam też nie wiadomo, patrząc teraz do, do tego. Nie wiadomo o co chodzi, tam Niemcy kupili klub, nagle nie wiem, tyle, tyle transferów. No, oczywiście, że ludzie no, pytali się, no co się dzieje z naszą koroną, nie? Tak. ale z drugiej strony myślę, że ludzi w klubie bardzo przyjemnie nas akceptowali i myślę, że... No też mi oddawaliśmy, ja mogę za siebie mówić, że, że zawsze się starałem i, i z, chciałem, żeby było żeby dobrze, żeby jutro, jak to jak powiedziałem, ja mam udowodnić, ja mam udowodnie, że to jest, że, że ja to mogę i ja mam to. mogę Myślę, że korona też chętnie by teraz była na siódme, ósme, piąte miejsce, bardzo. jak w tym, tam czasach. Myślę, że nic przeciwko tego nie by miały, ale jeszcze raz, bardzo nas przyjęli dobrze. Do języka polskiego. No powiedzmy, okej, okay, teraz siedem lat. Myślę, że sześć lat mi potrzebował, bo pierwszy rok miałem sześć Balkanów okolo siebie. Czyli rozmawiałeś, rozmawiałeś po niemiecku? Dwóch, dwóch nie Niemców, tam Gadawski Soriano i Gino Lettieri, który mówił po niemiecku. No, w ogóle. Taki, nie wiem, codziennie Polski nie trafiłem. Okej, okay, czyli dopiero troszkę później. Kiedy w, w Lechi lądowałem. No. W lechi No dobrze, nie będziemy teraz się tutaj zagłębiać w te poszczególne etapy, bo jeszcze chciałbym dużo cię zapytać o życie poza piłką. Ale potem była lech Gdańsk, dwa sezony, dobrze mówię? Trzy pół Trzy pół roku. No i jakielonia gdzie jak wiemy najlepszy chyba czas i możliwość za chwilę wielkiego sukcesu mistrzostwa Polski. trzymamy kciuki. parę kolejek zostało, zobaczymy, jak to będzie, ale gratuluję, bo naprawdę wygląda na to, że drugi sezon świetny macie. no i kto wie, może będzie nagroda w postaci mistrzostwa Polski. No i miałbyś yy, po paru latach w Polsce wielki sukces mistrzostwa Polski. Już masz w głowie takie poczucie, że wow, co by to było. Zdobyć mistrza Polski dla Białego Stoku, bo to nie jest przecież klub typu Legia czy Lech, długo, długo szedł do góry. Tam nie ma takich wielkich budżetów. i no, Były okresy fajne, europejskie puchary, ale to Mistrzostwo Polski to może być jakiś przełom dla Białego Stoku, tak, tak sobie myślę teraz. Jak ty na to patrzysz? Jak się czujesz z tym? No, jesteście liderem? No Jak, jak mówiłem, no, czasami jest tak, że walczysz, walczysz nie wiem, kilka 10 lat, o coś, i, i a, nagle się okazuje ta sytuacja. No? Albo wszyscy pracują nad tym, czy źle, czy w dobrych momentach, czy z dobrym zespołem źle. I nagle się ta sytuacja pokazuje. Oczywiście, są kluby, jak Legia, która nie wiem, co rok ma tak, obowiązek szans, nie, albo postacie jest takie, że no, trzeba być mistrzem. Myślę, że za, 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 za każdy inny klub to jest taka nie wiem, może one time's life tak. e, szansa, ale jeszcze raz, nie, nie, nie myślę tak daleko, okay. e, bo po prostu... Kolejny mecz się liczy. Ale wiem, że jest nudno. Wiem, że jest nudno <laughs> dla was, ale tak jest, bo miałem to doświadczenie w Gdańsku, gdzie tak. mieliśmy przewagę w 2019 roku i nagle nas Piast przeskoczył i nagle nas e, Legia przeskoczyła, skończyliśmy na trzecim miejscu. Niestety, dlatego, gra się do końca. Dlatego mamy dwa punkty przewagę. Tak. No kolejka, to nie zależy tylko od nas, zależy od sędziów, zależy od zależy o Lepszy, na dzień. Nie? Wszystko... Czy sędzia war, się obudzi i nagle ta, wyszukuje ta. jakie, jakie, jakie kontakty w pole karne. To jest tylko czynnik, dlatego nie chcę się z tym męczyć, okay. bo nic mi nie da. Dobrze. Piłka to Twoje życie, wiadomo. Grasz od małego i to, i to jest Twoja kariera, ale poza piłką robisz dużo rzeczy. Masz super rodzinę, Twoja żona jest z Bośni. Czy wy na co dzień rozmawiacie po niemiecku, troszkę po polsku, czy rozmawiacie jednak w bałkańskich językach? No Generalnie w bałkańskich językach, bo chcemy, żeby, żeby nasza córka e, złapała ten język. Myślę, że im starsza będzie, tym mnie będzie chciała tego języka. Będzie ten język, gdzie będzie mieszkać, najwięcej ja myślę, używać. Nie? Będzie trzy lata 3 w czerwcu. Lata. Okay. Tego chcemy, żeby to rozumiała, ale jak się trochę pokłócimy, to po niemiecki. <laughs> Super. Rodzina, rozumiem, jest dla Ciebie bardzo ważna. Tak, ogólnie patrząc na to, jak Ty dorastałeś, mówiłeś dużo o Mamie, o Tacie, o tym wujku jeszcze i tak dalej. Chyba ludzie z Bałkan bardzo cenią sobie więzi rodzinne i takie relacje, nawet jeśli czasami nie można być wszyscy razem, to chyba rodzina w Serbii była bardzo ważna, szczególnie że okoliczności były ciężkie i zawsze coś nie tak. A teraz, jak już masz swoją rodzinę. To myślisz, że jak przestaniesz grać w piłkę, to będziecie gdzieś się przenosić z powrotem na Bałkany, albo zostaniecie w Polsce? Czy jeszcze nie wiesz? No myślę, że się. tu nie jesteśmy daleko od Polaków. też jest rodzina myślę, że ważna i czy mają dużo. No i tak, tak odczuwam. Ja tak jest, z, tak z kolegami jest. i tak dalej. No jest najważniejsze i po prostu no dzieci tak. wychowywać, zobaczyć, jak to jest, zostawić to za sobą. No to jest taki dla nas. Sens życia. Tak. Um, do Balkanów prawdopodobnie nie będziemy się prowadzić ciekaliśmy ale, ale jeździcie czasem no jedziemy prawie nie co rok może ale co drugi rok na pewno Jesteście. mam tam babcię jeszcze mam ciocie mam wujków mam kuzynów którzy też przychodzą do, do mnie ja, szanujemy się idziemy razem na, na, na jakieś wycieczki albo na wakacje Tako, okay. że, że to czy mamy kontakt cały czas jest nawet jak jesteśmy kilka tysięcy kilometrów tak. daleko ale czy mamy ten kontakt, i zawsze mogę liczyć, i oni wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Nawet to nie musi być taka je, pomoc jedna na jeden albo coś, nego, chodzi z dorad, doradztwa, jaka, bo jakie pomoc, no, zrób taka, bo znam tego, no tu Jasne, możemy coś Jasne. zrobić. Dlatego rodzina jest numer jeden. Wiem, bo znamy się już jakiś czas, wiem, że zainteresowałeś się jakiś czas temu inwestowaniem w akcje. Jesteś tym chyba całkiem niezły. Głównie interesują Ciebie akcje amerykańskie i amerykańskie spółki. A powiedz, jak ta przygoda się zaczęła i w jakim momencie mniej więcej teraz to jest? Jak się to zaczynało? Zaczynało się o tym, że jako młody chłopak zarabiałem nieźle dla, dla ten poziom spilki. I po prostu jak młody chłopak zarabia, to dużo kumpli przychodzi i mu mówi jak masz robić, co masz robić, to jest dobrze i tak dalej. Generalnie, co ja uważałem, że to mi się nie podobało, to nie ma żadnej edukacji. Faktycznie mhm. nikt się nie nauczy, tylko po prostu oni ci tam coś polecą, albo polecą jakieś fundusze, gdzie oni też zarabiają i tak dalej. Nie chcę teraz głęboko iść, ale, ale ja się nie nauczy. Faktycznie mhm. zostanie zależny od kogoś, tak. i tak dalej. Zawsze chciałem rozumieć, jak to funkcjonuje. Okay. I po prostu. Im, im starszy byłem, tym, tym więcej e, tego interesowało. Zaczynałem oczywiście od nieruchomości, jak można, wszyscy to jest taka baza, powiedzmy, no tak. inwestowania. Ale akcje se, tak powiedzmy, z moim transferem do, do Lechy dogadali wtedy z jednym kumplem. On zmienił, on pracował w banku, zmienił swoje banki na inne i tam poznał ludzi, którzy inwestują poważne rzeczy. I Wtedy się zaczynałem interesować tym, dlaczego jest rynek amerykański najlukratywniej, dlaczego te firmy już ponad nie wiem, 100 lat na giełdzie istnieją, dlaczego S&P 500 zawsze rośnie, mm -hmm. dlaczego jest to, jak inwestują naj, najbogatsi, dlaczego Warren Buffett spokojnie śpi i, i takie, takie, takie pytania. uka nauka samemu, self study takie było po prostu tak. tego wszystkiego. Oczywiście słuchanie ludzi, którzy się znają, okay. wyciągnięcie ich, ich i idea, i składanie na no, później realizacja, oczywiście. Jak, jak to realizować? Jedno jest wiedza, dużo znać, ale jak to realizować w praktyce? I generalnie stwierdziłem tak i odsłyszałem od jednego gościa: to jest jak piłka nożna. No, jest klub. Dlaczego Real Madryt wygrywa co rok? Albo Barcelona. <laughs> e, nieważne. Ale są drugi. Al są tak. Zawsze są oni, zawsze, zawsze oni mają sukces. Ale dlaczego? Bo A mają najlepsze pilkarze. Ale nie jednego, tylko 10, 12, 15 piłkarzy. Co robią po roku? Analizują swój skład. No lewy brąca slabi, to zmienimy go. Mhm, kupujemy kogoś innego. Kupujemy niego. E, Dajemy mu wszystkich mniej więcej wartość. No, jak mi wypadnie pierwszy napastnik, to drugi też mać warto, żeby, żeby szczelić gole. Jak mi wypadnie bramkarz, to mogą mieć drugiego i tak dalej. Znaczy, team, zespół wygrywa, niezależnie od jedna, dwóch e, zawodników. Tak. I tak jest w inwestowaniu. Dywersyfikacja. Ja ma... Dywersyfikacja, różne branże, e, no, historia, mhm. bo historia się powtarza. Tak. Dlatego... Czyli na wykresy to, co było kiedyś, też sobie czasem patrzysz. Oczywiście, oczywiście to, jest, to jest jedna, jedna forma. Ale jedna... To się Nvidia pięknie, prawda? Można zobaczyć, co było kiedyś, a teraz jakby strzeliło. No, Nieźle. To jest, to jest, nie nie, nie ale oczywiście nikt nie wie, nie wie co będzie. Nie wiem, teraz jaki startup inwestować, oczywiście to może być mega szansa, ale jak jest mega szansa, to jest mega ryzyko. Zawsze. Dlatego trzeba najlepsze pilkarzy, najlepsze firmy wybrać, z tym nic. Źle faktycznie robi, jak zrobisz grupę 10, 15, 20 firm, które są z różnych branż, technologia, zdrowia, tak. budowlania tam, powiedzmy, infrastruktura, energetyka, energetyka i tak dalej, albo te, zaczynać od tych rzeczy, co my codziennie używamy. Tych prostszych, nie? Płacimy kartą. Tak. Mastercard Visa. Oglądamy netto. Mamy, Ma, mamy konto w banku. Mamy konto w banku. Wiele tych firm jest na giełdzie. Tak, mamy iPhone. Ja mam już. Ryszamy z Facebooka. Mam 15, 15 iPhone. Dlaczego nie? Ja jestem przekonany. Kupuję 15 iPhone z rzędu. Kupuję słuchawki. Mam iPad. Moja e, żona ma Apple Watch. Ja jestem przekonany tego produktu. Dlaczego nie kupi akcję? Zamawiam non-stop na Amazon. W Niemczech jest to normalnie albo w Stanach. Tak, tak, tak. Dlaczego nie kupi e, Amazon? Oglądam Prime. Tak. Netflix oglądam. E, I takie rzeczy. E, Nestle. I, nie tak, wiem, ile, ile, ile takich rzeczy. No? Tak. Znaczy to, co mi konsumpcją naszą pchamy, tak. dlaczego nie zarabiamy równolegle z tym? I Czyli to jako jest konsument też patrzysz na to po prostu, nie? Zanim kupisz akcję, co? Moje zachowanie, jest moje, zachowanie moje zachowanie, ja inwestuję, placę non-stop kartą. No, ale każdym ja płacę kartą Mastercard, zarabia. Dlaczego tak. inwestuj w Mastercard i będziesz zarabiać e... z nimi? Z z nimi. Z twoją konsumpcją, co dzień restauracja, i tak dalej płacisz, automatycznie akcja rośnie, ty zarabiasz. Zlatan na koniec się zapytam o dwie rzeczy. Pierwsza, czy kiedykolwiek poznałeś osobiście innego słynnego zlatana, Ibrahimowicza, i druga, co będziesz robił, jak przestaniesz grać w piłkę? Zlatana niestety nie spotkałem Ch chętnie. Byłem bardzo blisko niego, ale okay. wiesz gdzie? Gdzie? Na autostrady w Dubaju. No nie. <laughs> Czy so, jeździliście obok siebie? Tak, my jedziliśmy e, nie wiem gdzieś do restauracji i obok nas był taki Wen i ja okay. myślę, że tam... E, Wtedy FIFA, on grał FIFA gdzie? The Best. On grał wtedy w Los Angeles czy, gdzie on grał? czy Milan, w Bilanie, Milanie? W Milanie. Była FIFA The Best chyba w okay, Dubaju. Okay. I oni chyba jechali tam okay. do Dubaj Mall na, na jaki, jaki Na, 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 na gale. Na okay. I mi obok. I patrzę prawo i jest z żoną z, 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 Gdzieś, z, synami. z synami. No Tak machaliśmy, on oczywiście odmachał, ale chętnie by go spotkał i zapytał kilka rzeczy. Co będzie po karierze robił? Um, na razie nie wiem, ale. Poza tym, że to... będziesz się ze rodziną, to jest jasne. Tak. So, myślisz, że mógłbyś z piłką być dalej związany, czy pójdziesz w jakieś biznesy, może właśnie inwestowanie, akcje, może jakaś firma, może ludzie, ja coś nowi do tego? E, no chętnie by, chętnie by zaczynał edukować piłkarzy, Wow. o, o, o takim inwestowaniu. Rzeczy. Ale inwest edukować. Nie chodzi o to, żeby nie wiem, im zabrać pieniądze i inwestować na coś i no dobra. No, uczyć ich, żeby sami to robili. Tak. No, to jest tak samo, oni kupią telefon, ale muszą z telefonem albo aplikację sami kontrolować. I Myślę, że staram się takie wiedzę, pakiety stworzyć, gdzie oni mogą to, mać dostęp do tego, ale muszą sami to realizować na, na swoich kontach, na swoich i tak dalej bo ta, ta pierwsza rzecz, która mnie też zawsze denerwowała, jak byłem zawodnik, nie chciałem nikomu dać pieniądze, a tak. zawsze są chętni ludzie, Oczywiście, którzy... Oczywiście, chcą... żeby za, zarządzanie wziąć, tak. oje pieniądze. A ja u mnie, ja bym chętnie ich nauczyć, jak oni mogli sami zarządzać tymi pieniądzami. I wrócimy do Macie Gagajosa. piłkę nożne jest bardzo zawsze ważne, jakie zegarek, jakie... Tak, je... Samochód i tak dalej. Ale ten, który po karierze może kupić sobie diskwert, koszulkę ten jest gość, a nie w trakcie kariery. Nie w trakcie. Zlatan Alomerowicz, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Ciekawe życie, ciekawy człowiek, a najlepsze przed nim. Jeśli chcecie oglądać takie rozmowy, to koniecznie oglądajcie awe Zar Show, subskrybujcie, komentujcie, co wam się podoba, co, co byście chcieli zobaczyć, a na pewno takich gości będzie więcej. Dzięki, do zobaczenia.